moim takim podstawowym przeżyciem był widok z okna we Lwowie na mur, który był najpiękniejszy, jak słońce zachodziło. I wiedziałem, że ten mur jest najpiękniejszy tylko parę minut. Można było podróżować po tym murze, odkrywając właśnie to, co jest chyba istotą malarstwa. Uwrażliwienie na pół tony. I od czego to w ogóle wyszło, to wspomnienie? Bo ono gdzieś było ukryte, tak jak nasze wspomnienia. Ale ja uważam za największego malarza Vermeera. Ten cudowny podział na cień i na światło. Trzy plany także, woda, piasek, miasto. I gdzieś tam spada słońce i ja sobie myślę, że to właśnie było coś takiego. Nie wiem, czy ja to nie mitologizuję, bo jest przecież u Prusta ta cała historia tego pana, który idzie, żeby oglądać właśnie ten widok z Delf i umiera przed nim. Według legendy i niektórych papierów rodzina pochodzi z czasów Wilhelma Zdobywcy. W okresie XV-XVI wiek zaczęły się wojny między katolikami a protestantami. Rezultaty tego były takie, że rodzina została w pewnym momencie skazana na banicję. W tej rodzinie był Lord Herbert, który był konsulem za czasów Ludwika XIV we Francji, a drugi, George Herbert, był poetą. Jego syn był przyjacielem Szekspira. Potem rodzina znajduje się w Westfalii. Z Westfalii przyjeżdżają do Austro-Węgier i za czasów Marii Teresy jeden z Herbertów tworzy przemysł chemiczny w Wiedniu. I jeden z jego siostrzeńców wyjeżdża do Galicji, do Lwowa i tam zaczyna wykładać na Uniwersytecie Lwowskim, zaczyna wykładać angielski. Nie zna słowa po polsku. I ponieważ rodzina się zaczyna tam osadzać i ponieważ wszyscy Herberci żenili się z polskimi szlachciankami, dzieci zostały wychowane po polsku i zostaliśmy Polakami. Miał braciszka Janusza, którego strasznie kochał, młodszego od siebie. I ten Janusz zachorował i on powiedział Panu Bogu, że jeżeli on wyzdrowieje, to on nie przestanie pisać, nie będzie pisał. Złamie pióra, ale niestety zmarł. To była ogólnorodzinna tragedia. Z relacji matki wiem, że bardzo przeżywali tą chorobę i śmierć braciszka, że krzyżem leżeli w kościele, modląc się o jego wyzdrowienie. Dla okupanta sowieckiego dziadek był reprezentantem klasy przeznaczonej na zatracenie. Dla Niemców z kolei nosił dostatecznie niemiecko brzmiące nazwisko, żeby go próbować wciągać na Volkslistę, czemu postawił zdecydowany opór. W dalekiej rodzinie zdarzyło się, że ktoś tą Volkslistę podpisał, z czym dziadek się nigdy nie był w stanie pogodzić. Sam koniec okupacji przeżyli w Proszowicach, podkrakowskich Proszowicach. Wedle tego, co wiem, z takich napomknień raczej rodzinnych, to wynika, że właśnie wtedy prawdopodobnie wuj Zbigniew się zaangażował w jakąś konspirację. Nikt dokładnie niczego o tym nie wiedział. Przede wszystkim babcia takie wnioski wysunęła z tego, że Zbyszek, jak mówiła, ginął na długie okresy czasu. Nie było go w domu, wracał czasami spięty, zdenerwowany. Herbert się nigdy nie ujawnił. Wielu ludzi się nie ujawniało. W końcu nie wiemy nawet dobrze, w jakiej formacji został zaprzysiężony, bo nawet w hańbie domowej mówi, miałem pod sobą iluś tam ludzi, od tego siwiałem. My wszyscy mieliśmy coś do ukrycia, prowadziliśmy podwójne życie, a zwłaszcza to pokolenie akowskie.
Były jakieś tam w czasie okupacji sytuacje, w których musiałem czymś przywodzić. To były największe koszmary dla mnie, moralne. Nie w sensie, czy bałem się Niemców, czy... Nie lubię tej roli. Nie jestem autorytetem moralnym, tak zwanym. Czasem piję, palę papierosy. Teraz już nie piję, ale palę papierosy. Więc jaki autorytet moralny może palić papierosy? Miałem zaszczyt zdawać w 1946 roku razem z nim egzamin u profesora doktora Witolda Krzyżanowskiego. Przed egzaminem Zbysiu powiedział do mnie: Jaś, w czasie egzaminu ani pary z ust, resztę ja zalację. Wchodzimy do gabinetu profesora doktora Witolda Krzyżanowskiego. Zbysio szerokim teatralnym gestem kładzie rękę na sercu. Mówi: witamy czcigodnego pana profesora. Zgodnie z pańskimi bezcennymi zaleceniami przeczytaliśmy wraz z moim przyjacielem Jasiem Adamskim dość gruntownie teorię Keynesa o stopie procentowej. Niemniej jednak na stronie 115, ósma linijka z góry w dół, tam są pewne prawdy, które pozostają w jakiejś dysproporcji między tym, co pisze Keynes, a co twierdzi pan profesor. Jak mamy to rozumieć, czcigodny panie profesorze? Profesor dr Witold Krzyżanowski zbraniał i mówi: czy nota celująca wystarczy panu? Najzupełniej, panie profesorze. Jasio Adamski też jest tego samego zdania. Czy nota dostateczna będzie należytą rękojmią za pańskie niewątpliwe wiadomości z zakresu ekonomii? Tak, panie profesorze. Po wojnie to, po pierwsze, on zdawał do trzech równocześnie szkół w Krakowie. Do szkoły aktorskiej, do szkoły handlowej i do szkoły plastycznej. Został przyjęty do wszystkich. No, zdecydował się wybrać tą szkołę handlową, którą skończył, dostał dyplom w 1948 roku. Z tym, że Zbyszek już od 1946 roku mieszkał właściwie w Gdyni. Od tego czasu przyjeżdżał raz w miesiącu do Krakowa. Wtedy tak można było studiować. I wtedy poszedł na jeden czy drugi wykład, zdawał egzaminy, zaliczał lata, po czym wracał i siedział sobie w Gdyni, gdzie zamieszkał. Zamieszkali jego rodzice. I zapisał się także do tamtejszego związku, oddziału Związku Literatów. Został nawet sekretarzem tego związku. Na podstawie dwóch czy trzech wierszy, które ogłosił w Arkonie, wtedy debiutował. Z tym, że w pewnym momencie władze centralne już po 1949 roku podstawie robi weryfikację. I uprzedzeniu weryfikację Zbyszek po prostu sam złożył legitymację ZLP. I wtedy się zdecydował kontynuować studia, tylko już nie w szkole handlowej, tylko w Toruniu na prawie i na filozofii. I skończył prawo, uczestnicząc jednocześnie na wykłady Elsenberga, z którym się zaprzyjaźnił. To był nie tylko jego studentem, ale i przyjacielem. I w pewnym momencie zaczęto mu deptać po piętach. I to było tak, że on dostał jako absolwent przydział do prokuratury wojskowej. On nie chciał podjąć, bo co robi prokuratorzy wojskowi? No, oskarżali żołnierzy, których potem często rozstrzeliwano. I on chciał tego uniknąć i on wtedy się postanowił zagubić i wyjechał do Warszawy. Coś takiego głośno powiedział na temat polityki i to tam później utkwiło komuś w głowie. Bo to były takie lata, że właściwie chcąc się dobrze usadowić, to ludzie skakali koło pewnych partyjnych ludzi. On tego nie robił. On miał to. Może to mu zostało z czasem okupacji, jeżeli do kogoś dochodził. To już wszystko o nim wiedział, na przełomie wszystko wiedział, że ja byłem w AK w czasie okupacji. Wiedział nawet, że ja jestem wierzący, praktykujący. Nie, ja mu tego nie mówiłem, tylko on to zdobył, prawda, dla siebie. No to też była dobra zasada. Może to okupacja z pewnością nauczyła, ten okres komunistyczny straszny był zresztą. I nauczyliśmy się przez lata okupacji, cicho, nie wiadomo co, prawda, szepcze. Ci ludzie, którzy interesowali się literaturą, wiedzieli, że on ma jakieś kłopoty. Czuje się jako emigrant u nas w Polsce, no. Wewnętrzny emigrant. No. On raz mówił, więc czuje się jak nie u siebie, o, to jest jego powiedzenie.